Siema wariacie, na GeForce Kingsie się znajdujemy, tworzymy na start jakąś tutaj sympatyczną bitewkę. Bierzemy oczywiście skrzynki od najdroższych, no jest to moja ulubiona, ukochana skrzynia Olympus, ale no nie, po prostu nie, już jej nie ufam. Szczególnie jak miałoby to pochłonąć tak naprawdę, no powiedziałbym, 4/5 mojego budżetu, tak? Ta skrzynia kosztowała ile? 4-5 koła? No ja mam dzisiaj 6 na dzisiejszy odcinek, więc zaczynamy bitwą skromną. Skromna bitwa na 1600 zł. No, panie prowadzący, klask, klask. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, sub, dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz już oczywiście kodu Kroxy, GeForce Kings. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, wystarczy, że zalogujesz się z linku, z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny i wpiszesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x, 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Bardzo tutaj ładnie te skrzynki robią dzisiaj na mnie wrażenie, te takie ala procentóweczki, znaczy to jest chyba w ogóle procentóweczka, ale o nie, nie, no nie gadaj, wariacie, nie, czekaj, wygraliśmy, nie, no wygraliśmy, patrz, ej, ten fuel injector 1000 zł kosztował, no to powiem tak, zaczęcie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre, 3 koła już w pierwszej bitwie, więc oczywiście albo wiesz co, nie będę tych skinów sprzedawał, pójdziemy na kontrakty, ale oczywiście jak chciałbyś sobie doładować, no to klikasz tutaj oczywiście doładuj i masz oczywiście tutaj wszelakie metody płatności, więc możesz sobie skorzystać, ja idę na kontrakty, bo w ogóle od dłuższego czasu są nowe kontrakty, ja tego nie zauważyłem, ale no zobaczmy, podpisujemy kontrakt 3000 zł, minimum 1800, maksymalnie 7600, możemy dostać z takiego kontraktu, jest to 2700, więc jesteśmy no, na minus tak no 2-300, coś chyba takiego, nie? Ale 7200 w naszym budżecie, więc jest naprawdę spoko. Przechodzimy na skrzyniczki użytkowników, no i oczywiście szukamy jakiejś tutaj fajnej skrzyni Kroxy Król, jaką oczywiście, mam nadzieję, ktoś tutaj nam przygotował. No trochę tych skrzynek jest, no ale ja szukam takiego fajnego, wiesz, odprężającego otwarcia, które ma potencjał dać mi coś fajnego, nie jest ani za drogie, ani za tanie i myślę, że skrzynia Kroxy 100% profit, nazwa brzmi bardzo zachęcająco, no mam tutaj Twilight Galaxy, jest Lightning Strike, no dobra, wariacie, raz sobie otworzę i no jak to jest Lightning Strike, to jest bajka stary, nie no naprawdę tutaj, pierwsza skrzynia widza dzisiaj, naprawdę bardzo ładnie, I appreciate that. Ale no generalnie ceny skrzynek, no powiem wam tak, no nieźle was kurwa odkleiło trochę. 4000, co to za skrzynia? Czy to jest jakiś... No kusi, powiem tak, dobra, raz się żyje. Jak siądzie Gungnir, no siądzie Gungnir, no 100 zł. Nie no, dzięki stary, naprawdę dzięki, no wy lubicie naprawdę mnie zerować. Te wasze skrzynki już kolejny raz nie zerują, no naprawdę, 1000 zł ta skrzynia, jest to 22,5% na profit. Więc no myślę, że jeszcze jedną taką obowiązkowo trzeba tworzyć. I mam nadzieję, że teraz... Nie no, nie no, stary no. Ja już tą skrzynkę ostatnio otwierałem i pamiętam, że sporo razy ją otworzyłem. I wiesz ile razy coś poleciało? No kurwa nic. Ostatnia? Nie no, to są ja jakieś. Wy chcecie mnie, przysięgam, wyzerować. Czy wy się cieszycie? Jak ja tracę tutaj moje fundusze? Normalnie jesteście? Dobra, otwórzcie się z nożami. I zobaczmy, jaki nóż tutaj nam poleci. Oj, 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 oj. No nie jest to nóż, którego bym oczekiwał, na pewno. Weźmiemy sobie oczywiście tutaj możliwość utworzenia. Coś takiego, krakenik, zobaczmy. Jejku, jakby Maru tutaj poleciał z takiego czegoś. No ja byłbym stary naprawdę w szoku. Dobra, twórzmy może to po prostu. 60 zł. I mamy auga, który chyba jest drogi, z tego co pamiętam. 24 zł. To nie jest ten nauk za półtora koła? Naprawdę? No cóż, dobra, wrzucamy coś takiego. Wartość, no, skromne 556 zł, więc zobaczmy. To są rękawice, no jest to nawet teraz minus, więc chyba trzeba iść na kontrola i spróbować, że tak powiem, tutaj zagrać all in. Wrzucamy oczywiście dwa śmieci i ładujemy to, no możemy za 34%. To są procenty, jakie ja lubię. Więc zobaczmy, ostatnie otwarcie w dzisiejszym filmie, jeżeli tu nie uda nam się tego zdobyć, no to jest GG. I zobaczmy, 34%. No i mamy to, wariacie. I zobacz, tak się wraca do filmu. Idziemy teraz na bitwę i robimy jedną bitwę all in. Jeżeli uda nam się tą bitwę wygrać, będziemy bardzo blisko, żeby jakkolwiek tutaj do tego wrócić. Mogę wrzucić jeszcze skrzynkę, no bilioner, bilioner, no to jest skrzynia, która musi tutaj po prostu wlecieć, więc no robimy to, tak? Skrzynia konduktor, skrzynia, która jeżeli mi nic nie da,
no to się bardzo obrażę. Więc zobaczmy, ostatnia bitwa w dzisiejszym filmie. Jeżeli nam się tego nie uda wygrać, no to będzie naprawdę lipa. No ale już widzę, że niestety ta pierwsza skrzynia nic mi nie przyniosła, druga również nic mi nie przyniesie.